Przed odcinkiem szybkie info odnośnie konkursu. W tym odcinku dwie osoby mają do wygrania po dwa wony, ale zanim zaczniecie pisać komentarze ze swoim nickiem, to posłuchajcie mnie, bo to niezwykły konkurs jak u każdego Jupitera. Ciano wygrają dwie pierwsze osoby, które napiszą do mnie w grze i podadzą hasło, które wyjawię gdzieś w tym odcinku. Także oglądajcie uważnie. Suba nie musicie zostawiać, bo to i tak nic nie zmieni, ale z kolei jak dasz suba, to dostaniesz info o następnym odcinku, a w nim będzie konkurs, który będzie działał na takiej samej zasadzie jak tutaj, więc warto, bo kto pierwszy, ten lepszy. A jak pod tym odcinkiem będzie więcej łapek w górę niż poprzednim, to w następnym odcinku będą trzy nagrody. Najlepszego ziomka, kapuś, kapuś, jebana ściera, miał gangsteria, dziś ma status frajera, kapuś, kapuś, inaczej szyi ziomka, bez cukru, sprzeda najlepszy. Dobra, zaczynamy od ściągania hejsu z shopu. Trochę tego zeszło, także będzie za co balować. Tu ziomeczek chciał być na odcinku, także jesteś i pozdrawiam. Otworzymy tą jedną skrzyneczkę, bo na ten dziku się nie da jeździć, a może by manu poleciało, ale niestety nie. Mam te swoje trzy szarfy miksy, które mi nie zeszły z shopa, także powijamy sobie taką 19 i próbujemy wbić na 25. Dobra, lecimy z tematem. Pierwsza sztuka, nie siadło nic, kurwa. Dobra, kolejna od razu lecimy. Nic, znowu, nie. I ostatnia. 23%, zajebiście. Oczywiście nie zostawimy 23, także dokupiłem dwie kolejne i lecimy. Pierwsza, nic. Druga, proszę. Kurwa. Kolejne dwie zakupione, także klikamy pierwszą. I kurwa, 25, zajebiście. Mam strasznie dużo małży, a one w ogóle nie chcą mi schodzić z shopu nawet po 7,5 kaka, także je sobie otworzymy. No i poleciało 5 niebieskich, 6 białych i 2 czerwone. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Kolejne pozdrowienia tym razem dla grzelniku Apso. Lecimy z maską strachu na 7 i siadło, elegancko. Lecimy z dwoma próbami na 8, pierwsza spaliło i druga próba, elegancko. Kupiłem lepsze na 3 próby na plus 9, także lecimy z pierwszą. I siadło za pierwszym razem. Zajebiście. Ogólnie zostały mi jeszcze te ulepy, które kupiłem na następne próby. Także łącznie koszt wyszedł mi 1,2 wona, a najtańszą widziałem za 6 wonów na rynku. Spotkałem widza na mieście i pochwaliłem mu się maską, natomiast on ma plus 8, także spróbujemy mu zrobić, bo mi zostały tam te ulepszacze. Pierwsza próba spaliła niestety i druga próba może tym razem. I jest na ziemię, także widz ma maskę plus 9, opłaca się oglądać, pozdro. Ziomeczek zaproponował 10,6 wona za tą szarfę 25%, a wydaje na nią 7,6 wona, także sprzedaliśmy mu ją. I mamy teraz w chuj się, a jakby ktoś pytał, co z nim zrobimy, to odpowiedź jest prosta. Jademy na kurwy! Jademy na kurwy! Jademy odciągnąć tą kutasa! Dobijamy level 6.0 i dobijamy 6.5 i 6.5 na szamance. Generalnie plan na dzisiejszy odcinek był taki, aby wylatać z 20 baronek i zobaczyć jak tam zarobek wygląda, ale poleciałem sobie jeden dla spróbowania i w sumie cały chuj, no jedynie zmianki są coś warte. Chyba żeby jeszcze podleciał KD potwora plus 5, ale na to nie liczę, także niestety odpuszczam sobie baronkę, także dopiero na 75 możemy jakieś robić challenge na dungeon. Jako że mam dzisiaj takie szczęście w ulepszeniu, to spróbujemy sobie kliknąć alchemię, może tutaj też odda. Na początek jadę icik, bo w tamtym odcinku mi spaliło jeden, a zawsze by się przydało więcej HP. Także lecimy z pierwszym, udało się od razu, zajebiście drugi, nie udało się. Trzeci, nie udało się, czwarty, może nie chuja, piąty nie chuja i ostatni nie chuja, dwa razy PZ, może być. Został mi ten jeden antyk, więc dokupiłem dwa, klikamy jeszcze raz, pierwsza próba, nic, druga próba, nic, kurwa. Kolejne dwa, pierwsza próba, spaliło, druga próba, spaliło. My ulepszyłem sobie tego dwa razy HP, mimo że nie ma do PZ, całego włożymy. Lecimy teraz z granatem, ogólnie dużo taniej by mi wyszło, gdybym sobie po prostu kupił prawdopodobnie, ale wiem, że alchemia się fajnie ogląda, także klikamy, pierwsza sztuka, siedzi, elegancko, druga sztuka, spalił, trzecia, siedzi, dobrze, kolejna. Spaliło, kolejna spaliło i ostatnia spaliła. Dobra, co my tu mamy? Nic i potwory, spoko. Kupiłem jeszcze jednego antyka, bo chciałbym tą próbę zrobić na przejrzysty. I czy się uda? Udało się, dobra. Także będzie próba na przejrzysty. I... spaliło, kurwa. No i bez potworów też. I ten granat również sobie wkładamy. Lecimy z pierwszą próbą naszyjnika na plus 7 i udało się, elegancko. Kupiłem ulepy na 4 próby na plus 8, także pierwsza leci i udało się od razu. Na plus 9 tylko jedna próba, bo i tak wejdzie. Kurwa, żartowałem. Tym razem kupiłem na 5 prób, bo szczęście mnie chyba opuściło, także lecimy z pierwszą. Spaliło. Od razu druga próba lecimy. Spaliło też. Trzecia może teraz. Spaliło. Kurwa. Czwarta próba. Spaliło. No i piątą już chyba musimy poczarować w takim razie, no bo inaczej tego nie widzę. Klik, klik, klik i jep. Spaliło. Kurwo. Dobra, mam dalej jednak szczęście, tylko po prostu nie lubię być nagrywane, bo kolejna próba już weszła na 9. Dzisiaj z nagród dziennych mamy skrzynkę półksiężyca, także otwieramy sobie i mamy eliksiry poszukiwacza. Mogłoby być PHK, ale eliksiry tak są spoko. Otwieramy też nasze mance, ale tutaj już totalny syf. Jako, że jest nowy dzień, musimy zobaczyć, czy dalej mamy farta w tej grze komputerowej. Także zakupiłem 3 szkaty umarłego rozpływacza i sobie je otworzymy, zobaczymy, czy będą 3 truty. Także lecimy z pierwszą. I mamy stalkę do woja, także chuja. Kolejna. Patrz, patrz! Nie, chuja, przeleciało. I kolejna. I stalka dla ninja. Oddajemy ostatnią księgę klątw i lecimy teraz wydrapić kamyczek. Kamyk oddany, także odbieramy nagrodę. Co tutaj mamy ciekawego? 5 sukien, 1 kaka, biała perła, 5 na potwory. To zajebiście. Skończyłem właśnie ostatnią misję ustajennego, także odbieramy sobie nagrodę. Mamy już 30 level konia. I pamiętajcie, żeby klikać te medale, bo 10 na moby piechotą nie chodzi. Oddajemy ostatnią pamiątkę podobania. I tak samo jak księgami klątw, idziemy wydrapić kamyczek i widzimy się próbę bago. A nagroda to 70 defa, niebieska perła, bonitowa bransoleta, skrzynia półksiężyca znowu, także od razu sobie ją otworzymy. No i rada pustelnika.
Jako, że zbliżamy się do 7.5 levela, zakupimy sobie taką trutę. Była za 5 wonów, ale utargowałem 500 kk, także ją sobie powijamy. Zakupiłem ponad 1000 zmianek, także wkładamy ją na bonus switchera. Ustawiamy średnie 40 i liczymy na to, że coś wejdzie. Jest pierwsze zielone światło, 41 średnie, ale nic oprócz tego. Także miksujemy to dalej, a przy okazji wam powiem, że słowo, które macie do mnie napisać, to nugget. Czemu nugget? Bo tak ma imię mój kod. Zmianki się skończyły i już więcej nie weszło. Także robimy pierwszą próbę na 7 i siedzi. Jedna próba na 8, bo i tak wejdzie. Żartowałem. 5 prób na 8, pierwsza próba, spaliło. Druga próba od razu, spaliło. Trzecia próba i siedzi. Teraz 5 prób na 9, pierwsza próba, spaliło. Druga próba, może teraz, spaliło. Trzecia, spaliło. I czwarta, ulepszyło. Dobra, elegancko. Zakupiłem kolejne zmianki, tym razem już tylko 400, bo sianko się kończy, ale może akurat coś wejdzie. Mamy zielone światło, znowu 41 średnie, ale tym razem sobie to zostawię, bo już mam mało siana. Pierwszy KDM od plus 5, nie wszedł. Druga próba, również nie wszedł. Trzecia próba, również się nie udało, także na razie zostawiam w spokoju, bo zostałem 5 wonów, a 4 wam muszę rozdać. W dzisiejszym odcinku to tyle, trochę krótszy odcinek niż poprzedni, ale jest już prawie 13, a chcę dodać ten odcinek jeszcze dzisiaj. Możecie mi też dać znaka, czy lepiej takie odcinki, ale częściej, czy takie dłuższe, ale na przykład co tydzień. Także siemano.